Bądźmy razem! Dochodowa tego osoba! Pani Nicy Tyle Mania, my o to nie mamy mówić. Prowadzonej przez panią wiceprezydent. Przygotowany przez Solidarność Oświatową list protestacyjny w tej sprawie podpisało w krótkim czasie ponad 7 tysięcy osób. Państwa obecność tutaj dzisiaj również jest znacząca. Pomysłom pani wiceprezydent rodzice mówią stanowcze nie. Nie! Protest przeciwko polityce oświatowej w Krakowie dnia 20 marca 2012 roku. Oficjalne stanowisko rodziców dzieci i młodzieży uczęszczających do krakowskich samorządowych placówek oświatowych. Jako rodzice i opiekunowie prawni dzieci w placówkach oświatowych domagamy się i oczekujemy konkretnych działań ze strony władz oświatowych miasta i prezydenta Krakowa w szczególności. Punkt pierwszy. W pierwszej kolejności domagamy się cofnięcia decyzji wynikających z rozporządzenia nr 152/2012 dotyczących cięć budżetu w placówkach oświatowych w gminie Kraków. I tu szczególnie sprzeciwiamy się pogarszaniu poziomu edukacji i bezpieczeństwa naszych dzieci poprzez obniżenie wysokości środków finansowych przeznaczonych w budżecie miasta Krakowa na funkcjonowanie placówek oświatowych. To, że jest kryzys, nie należy oszczędzać na oświacie, nie należy oszczędzać na naszych dzieciach. Dwa. Proszę państwa, nasze delegacje są już zapewne u pana prezydenta, składają petycje. Jeżeli po rozmowach wyjdą do nas, sądzę, że przedstawią, co pan prezydent miał do powiedzenia. Natomiast wśród nas, jak państwo zauważyli, jest pani wiceprezydent.
kapitanie się podziela na to. Nie ma takiej kwoty, w której nie warto byłoby. Głośniej, pani prezydent, nie słychać. Chcę państwa zapewnić, że te decyzje nie są nieprzemyślane i pochopne. Domyślam się, że w znacznym stopniu informacje przekazywane państwu mijają się z prawdą. Przy Urzędzie Prezydenta Miasta Krakowa w tym momencie przedstawiciele państwa, właśnie rodziców, wyszli z jego gabinetu. A głosujecie, jak głosujecie. Zawsze mówię, pamiętajcie, jak głosujecie w następnym roku. Pamiętajcie. Nie mówię na kogo, tylko naprawdę na ludzi rozsądnych, na ludzi, którzy dzisiaj... Bo dzisiaj stoicie tylko dlaczego? No stoicie dlatego, że głosowaliście. Co obiecujecie? Więc mówię, ja nie mówię na którą partię, na kogo chcecie. Ja mówię, rozsądnie głosujcie. Na ludzi, którzy wiedzą, czego chcą dla tego Krakowa. Wiedzą, czego chcą dla was, dla waszych dzieci. A nie robili, nie możecie to obiecać, że... Zostały wręczone listy przez oba związki oraz rodziców. W czasie rozmów ze związkami pan prezydent podjął deklarację, że rozmowy w sprawie sytuacji w oświacie rozpoczną się od zaraz. Dał deklarację również, że powstanie społeczna rada oświatowa z udziałem różnych podmiotów, w tym rodziców, związków zawodowych, dyrektorów, aby przedstawicieli miasta, aby sytuacja w oświacie została jak najszybciej unormowana. Związki zawodowe zadeklarowały jeden i drugi, że we wszystkich pozytywnych działaniach miasta będą uczestniczyły, że głos państwa, rodziców, nauczycieli, pracowników edukacji będziemy tam artykułować i przede wszystkim będziemy reprezentować interes dzieci, obywateli miasta Krakowa. Teraz idziemy na Komisję Edukacji i bądźcie z nami i bądźmy zawsze razem. Bądźmy razem! Bądźmy razem! Bądźmy razem!